No, i właśnie Tajwan się, proszę państwa, zbroi. Właśnie kupuje 400 pocisków harpun e, amerykańskich e, w obawie przed Chinami. W obawie przed Chinami. Chiny zaatakują Tajwan od 70 lat. Chiny atakują Tajwan. Proszę państwa, w Chinach jest jeszcze kupę e, rzeczy do zrobienia. Tam, jest, tam jest, to, to jest potężny kraj e, kilka razy większy niż Mongolia. I naprawdę nie jest w ich interesie, żeby kogokolwiek atakować. Oni nie mają takiej filozofii nawet. Oni nie mają takiego myślenia, proszę Państwa. Z jednej strony, ci, którzy cokolwiek tam wiedzą o Chinach, mówią, że Chiny to tam ten kungfuzł, Kung konfucjusz, że ogrodzić się, ogrodzić się murem jak żółw z korupą i, i tak dalej. A z drugiej strony, proszę Państwa, ci sami ludzie, często to zauważam, te, te, te głupoty o agresji Chin w stosunku na przykład do Tajwanu powtarzają. No więc, no więc do tego zaszczytnego grona wspierających Tajwan przeciwko Chinom, chyba też Państwa, ma wejść Polska. Bo już teraz to jest informacja z Rosji, którzy to Rosjanie mają potężny kontakt z Chinami. Chiny twierdzą tak. Chiny są gotowe na każdą ingerencję w swoją suwerenność, gdy floty Unii Europejskiej pojawią się na wybrzeżach Tajwanu. Proszę Państwa, spadłem z krzesła. Mówię, o co chodzi? Co, co oni w tych Chinach za głupoty wygadują? Jakie floty Unii Europejskiej pojawią się tam w obronie Tajwanu? Tego typu zdanie wypowiedział minister spraw zagranicznych Chin, który twierdzi, że mamy wzmożoną czujność. To była odpowiedź na oświadczenie szefa eurodyplomacji, struktury Unii Europejskiej, mającej w rodzaju ministra spraw zagranicznych, to jest pan Borel. I pan Borel 23 kwietnia, kilka dni temu, wyraził opinię, że marynarki wojenne Unii Europejskiej powinny prowadzić patrole w cieśninie tajwańskiej, aby potwierdzić zaangażowanie w Europy w wolność żeglugi w tym krytycznym obszarze. Proszę Państwa, no floty Unii Europejskiej, to te, chyba też o nas chodzi, tak? E, to jest pomieszanie z poplątaniem. Duda jedzie do Mongolii, Mongolia ma być y, przejęta przez Tajwan, y, a flota, y, którą zarządza pan Duda, jest rzecznikiem y, sił y, zbrojnych, ma, proszę Państwa, pomagać Tajwanowi nie wiem w czym. To jest jakaś bzdura nie ma żadnych dowodów na to, że Chiny chcą zaatakować Tajwan. To Tajwan różnego rodzaju dziwne akcje robi przeciwko Chinom, o czym wielokrotnie w programach, musisz to wiedzieć, tłumaczyliśmy, media po prostu nie podają wam całej prawdy. Jeżeli jeden drugiego obrazi, tak, a ten drugi mu odda obrazą, to o tym, który zaczął się nie mówi. Mówi się o tym, który odpowiedział. Patrzcie, jaki Jaki ham, patrzcie, on brzydkie słowo powiedział do tego pierwszego, ale już, że ten pierwszy sprowokował, to o tym się nie mówi. I to jest właśnie sztuczka, której ludzie nie rozumieją, bo nawet nie mogą tego zrozumieć. Nie śledzą na bieżąco polityki, nie są zaangażowani w śledzenie, bo nawet nie mają szans, nie mają czasu na to. I dlatego jest program, musisz to wiedzieć, żebyście Państwo wiedzieli. Za każdym razem, gdy Tajwan prowokuje, Chiny odpowiadają, bo nie mogą odpowiedzieć, bo to jest mocarstwo, bo rządzący przed swoimi obywatelami by się skompromitowali, nie mieliby szacunku, uznania, więc muszą jakoś odpowiedzieć, i wtedy w polskich mediach jest informacja. Patrzcie, jakie agresywne Chiny, a to nieprawda jest.